IndieCage.pl. Naszym gościem jest dzisiaj troszeczkę zdalnie, bo zdalnie, ale jednak udało się złapać się. Adam Wieczorek, zawodnik UFC. Witaj, Adamie. Cześć, witam. Nagrywamy się w trakcie, kiedy jedziesz na trening, a zatem rozumiem, że już jesteś w pełnym przygotowaniu. Może w pełnym nie, bo wystąpiły pewne też komplikacje, ale zaczynamy już przygotowania. Mhm. Ale do tego oczywiście jeszcze przejdziemy. Natomiast no, ja chciałabym Ciebie zapytać o Twoje wspomnienia związane z debiutem, który był jednak przekładany. Miał się odbyć w Gdańsku. W rezultacie w Gdańsku na dzień przed walką tak naprawdę również został przełożony. I debiut w UFC zaliczyłeś dopiero w listopadzie, 18 listopada na gali w Australii. Wróćmy może do Gdańska. W którym momencie dowiedziałeś się, kiedy włodarze UFC poinformowali Cię o tym, że Twoja walka z Antonem Hamiltonem zostaje odwołana? Wiesz co, około drugiej chyba w nocy, jakoś w nocy wtedy przed przerwaną, bo jeszcze o 10 godzinie, jak rozmawialiśmy po ważeniu, o 22 to jeszcze było wszystko w porządku. Mhm. Jakaś tam miała być wzmożona ochrona czy takie sprawy, ale podobno walka normalnie miała się odbyć. I później nastąpiły jakieś komplikacje, że było jakieś zagrożenie, że ogólnie cała gala w ogóle ma się nie odbyć. Mhm. I ze względu na to, że policja chyba nie chciała dać wtedy jakiegoś pozwolenia i tak włodarze zadecydowali, że przeniosą walkę. Czy były jakieś sygnały wcześniej, jeszcze przed galą, przed Twoim przyjazdem do Gdańska, że ta sytuacja może tak wyglądać, że będziesz miał problem z tymi kibicami, kibolami Lechii Gdańsk? Nie było. Mhm. Okej. To ja mam teraz takie pytanie w takim układzie. Czy pan, panie Adamie, czuje się groźnym kibolem i powinniśmy się pana obawiać bardziej niż jako zawodnika MMA? A jak myślisz? Wiesz co, odważyłam się na to pytanie tylko dlatego, że jestem kobietą i jeszcze w dodatku po drugiej stronie linii telefonicznej. Nie, poważnie, bo ja na przykład mam same dobre doświadczenia z chłopakami, których się nazywa kolokwialnie kibolami. Raz praktycznie cały... Jak mogę ci w ogóle przerwać, to ja w ogóle myślę, że to jest jakieś nadmuchane i przez media i to jest w ogóle wyolbrzymione wszystko. No właśnie. Wiesz, a to, co robi jakby tam, wiesz, poza treningami, to jest każdego indywidualna sprawa, czy ja gdzieś, nie wiem, jeżdżę na nartach, czy mhm. chodzę na mecze, to wiesz, ja jakby już nie obnoszę się z tym i myślę, że też nie powinno to nikogo interesować, a to, że tam ta gala została odwołana, to myślę już, że w swoim jakby też oświadczeniu tam, czy w wielu wywiadach też mówiłem o kulisach tego i o tym całym zamieszaniu, także chyba temat już został też wyczerpany. W sumie też mi się tak wydaje, natomiast no, jakby kończąc temat ze swojej strony, to chciałam tylko dodać tyle, że sytuacja dla mnie w samym Gdańsku była o tyle zrozumiała i jak patrzyłam na stanowisko, jakie zajęli organizatorzy, że rzeczywiście no, musieli myśleć jakby troszeczkę do przodu i to tak naprawdę Ciebie też postawiło w trudnej sytuacji, bo musiałeś przeciągnąć przygotowania. Wiadomo, że zawodnik jednak trenuje i celuje z tą formą, tak? Na dzień walki, a Tobie się tak naprawdę ta walka przesunęła o miesiąc. No ale umówmy się, że... Nie miesiąc, bo była przesuwana dwa razy. No tak, to prawda, to prawda. Ale mówię o Gdańsku z tego momentu. Mhm. Natomiast no, pozytywnie się skończyło, dlatego że zafundowano Ci tak naprawdę wyjazd do Sydney, więc zobaczyłeś Australię. Bardzo pozytywnie. No. Powiem Ci, że jestem naprawdę tak zszokowany tym wyjazdem i miło zaskoczony, że mogą zobaczyć coś takiego. Jak szybko pojechałeś tam? Ile czasu spędziłeś na aklimatyzacji? Czy spędzałeś ten czas także na zwiedzaniu, na jakimś odpoczywaniu, przygotowywaniu się takim psychicznym, mentalnym, czy raczej taki ciężki dojazd był w tym ostatnim tygodniu? Nie. Już odpoczywaliśmy, nie zajeżdżaliśmy się. A z tego, co pamiętam, to chyba na miejscu w Sydney zameldowaliśmy się we wtorek o 6 rano, a gala była w niedzielę, czyli na około 6 dni przed galą. A aklimatyzacja, kurczę, no jak na, myślałem, że będzie gorzej, powiem tak. Może od razu jak przyjechaliśmy, to chyba po dwóch dniach już doszedłem do siebie. Nie miałem jakiegoś jetlaga. Gorzej było w drugą stronę. Mhm. Około dwa tygodnie dochodziłem do siebie, spałem po 3-4 godziny.
I tak jak mówię, w drugą stronę było o wiele gorzej. No ale to może lepiej, że po walce, a nie przed walką cię tak męczyło. No dokładnie, dokładnie, to już mi nie przeszkadzało wtedy. Twój przeciwnik Anthony Hamilton chwilę przed tym, jak zgodził się na walkę z tobą, zapowiadał przejście na emeryturę. I później, jak obserwowaliśmy was walczących w klatce, to tak naprawdę widać było, że głównie zależy mu na tym, żeby się z tobą mocno przytulać i nie był jakoś specjalnie chętny na otwartą wojnę. Natomiast sporo twoich czystych ciosów doszło do niego. Czy ty w którymś momencie czułeś się zirytowany tym, że on nie pada? Bo jesteś przyzwyczajony do tego, że na przykład szybko nokautujesz swoich przeciwników. Nie, bo ja, wiesz co, ja byłem po pierwszej rundzie, już byłem tak zmęczony, że po prostu nie miałem sił, żeby włożyć siłę jakby w ten cios i zakończyć walkę. A co do mojego poirytowania, to bardziej irytowało mnie to, że non stop się kleił do mnie i jakby chciałem, wiedziałem, że gdzieś tam dominuje, że to jest na jego korzyść i chciałem się zerwać, ale już nie miałem też sił, więc jakby wiedziałem gdzieś, miałem to z tyłu głowy, że walka jest nudna, nic nie pokazujemy, a nie mogłem zrobić nic w tym kierunku, aby jakby przyspieszyć tego tempa, dlatego później jak tylko zrywałem ten clinch, to starałem się atakować. Po tej walce, jak sobie analizujesz to, co w klatce się działo, co byłeś w stanie zrobić, a czego nie byłeś w stanie zrobić ze swoim przeciwnikiem, jakie wnioski wysnuwasz na przyszłość, do których technik na treningach chcesz się bardziej przyłożyć? Wiesz co, na pewno teraz już poznałem przeciwnika, ale jest też byłym olimpijczykiem w zapasach, w klasyku, dlatego tutaj game plan jakoś nie będzie się specjalnie różnił, będziemy chcieli trzymać walkę w stójce i dalej szlifować obrony przed obaleniami. No, a co robiłem dobrze, co źle w walce? No myślę, że nie wychodziły najgorzej te próby, te obrony, bo obroniłem chyba tam z 10 prób, obroniłem 8 albo 9. No Antony był też wielkim, wielkim chłopem, bo miał 1,90 m chyba 6 i 120 kg. Arian, z tego co wiem, ma 1,86 m i chyba 108. Tak. Więc myślę, że będzie mi z nim troszkę łatwiej. No i tyle. No to tak jak powiedziałem, game plan prawdopodobnie będzie ten sam, nic nie będziemy zmieniać, tylko szlifować to co robimy non stop. Jeśli chodzi o twojego przeciwnika, to on troszkę wyrwał się przed federację z ogłoszeniem swojej walki i nazwiska przeciwnika, czyli twojego nazwiska. Jak szybko ty dowiedziałeś się o tym, że będziesz miał kolejną walkę? Czy to było jeszcze przed nowym rokiem, czy teraz w styczniu? Wiesz co, ja miałem taką sytuację, że do mnie napisał menadżer, czy ewentualnie zgodziłbym się na taką walkę. I gdzieś były już rozmowy o tym, żeby bić się w tym kwietniu. No i ja tam poznałem chyba datę i proponowali mi właśnie przeciwnika. Ja się wstępnie zgodziłem, ale nic jeszcze nie podpisywałem. No i jak byłem teraz jakoś w trakcie wakacji, to właśnie portale zaczęły szumieć i gdzieś się tam dowiedziałem ze stron, że właśnie, że on już ogłosił jakby termin walki. Nie myślałeś o tym, żeby walczyć trochę wcześniej? Czy ta data, ta kwietniowa data jest dla ciebie jak najbardziej odpowiednia? Znaczy ja chciałem walczyć po 1 marca z uwagi na to, że jakby cały tamten rok mocno przepracowałem i potrzebowałem trochę czasu dla siebie, trochę żeby odpocząć. Więc to na pewno. I co jeszcze? Kurczę, miałem takie parę drobnych urazów i do tego chciałem jeszcze sobie gdzieś pojechać w końcu na zasłużone wakacje, więc powiedziałem, że będę brał wszystko po 1 marca, a że trafiła się pierwsza data na kwiecień, to też nie narzekam. Nie żałujesz troszkę, że to nie jest Londyn, gdzie mógłbyś się liczyć na spore wsparcie naszych rodaków? Słyszałem, że to będą Stany, dokładnie jeszcze ma się chyba okazać w tym tygodniu, więc nie żałuję w ogóle. Okej, rozumiem, że masz ochotę na to, żeby zwiedzać dalej, jak najbardziej, jasne, jak najdalej. Jeszcze mogą mnie wysłać do Azji. No to też nie jest wykluczone. Nie wiem, czy słyszałeś, dalej, tym lepiej. Nie wiem, czy słyszałeś, ale we wrześniu podobno UFC zarezerwowało 14 i 15 września datę na stadionie olimpijskim w Moskwie, więc może będzie okazja bić się na przykład gdzieś tam właśnie na wschodzie. Ciekawa propozycja, zobaczymy. O widzisz. A to czyli gdzieś tam coś jest na rzeczy. Powiedz mi proszę, gdzie będziesz się przygotowywał do walki? Cały czas w Chorzowie, czy planujesz jakieś wyjazdy? Głównie tutaj Chorzów, Bytom, Katowice, czyli tam, gdzie zawsze, a chcę dołożyć jeszcze wyjazdy do Łodzi, do Szarków.
Rozumiem. No i jeszcze jedno pytanie. To jest rzecz, która mnie osobiście bardzo ciekawi. Jak bijesz się w polskiej organizacji, no to to, że bijesz się też z rodakami, zwłaszcza na początku swojej kariery, jest czymś, że tak powiem, naturalnym. Natomiast w momencie, kiedy trafiasz do takiej organizacji jak amerykański gigant UFC, i w twojej dywizji jest jeden, dwóch, trzech, góra pięciu na przykład Polaków, to co myślisz na temat takich match-upów polsko-polskich? Czy ty na przykład, gdyby chcieli cię zestawić z Marcinem Tyburą, podjąłbyś rękawice, czy raczej wolałbyś z rodakiem nie walczyć? Wiesz, wolałbym z rodakiem nie walczyć, ale to jest wszystko też jakby w gestii tam włodarzy, tym bardziej, że z Marcinem się znamy osobiście. No, jeżeli miałoby dojść do takiego pojedynku, no to nie wiem. No to trzeba by było wziąć, jeżeli. Ja też staram się nie wybierać przeciwników. Jeżeli tylko termin mi pasuje i powiedzmy tam stan zdrowia odpowiada, no to biorę wszystko, co dostanę. No, a jest to też ciężkie pytanie. No, ja w ostatnich swoich chyba trzech walkach przed dostaniem się do UFC, z tego co pamiętam, też się biłem z samymi obcokrajowcami. Także nie pamiętam już, jak to jest zbić się z Polakiem. No tak. Miałeś po kolei Biłem się Cisse, chyba z Papa i Luną Hamiltona. Cissé i tak. I potem z Ernestu Papą. Ostatnia rzecz, która mnie interesuje, to są twoje wrażenia po minionej weekendowej gali UFC 220 i po tym, w jakim stylu Stipe Miocić obronił pas przeciwko pretendentowi, którego bardzo wiele osób faworyzowało przed tą walką. Jak Chyba sami ty? Buchmacherzy nawet. Wiesz co, ja byłem sercem za Miocićem, ale bałem się tego, że Naganu wygra. I bardzo się cieszę, że Miocić wygrał, jednak to doświadczenie tutaj wygrało. Pokazał, że jest prawdziwym mistrzem i obnażył, powiedzmy, braki Naganu. No i ja podobnie też gdzieś tam sercem byłam za Stipe, ale byłam też jakoś tak dziwnie spokojna w środku, w sobie, że ta walka Nawet pójdzie w po jego pierwszej myśli. rundzie? Wiesz co? Nie, zawsze jeśli chodzi o Ngannou, to ja wiem, że w pierwszej rundzie on jest zawsze niebezpieczny, ale po jakichś takich 2 minutach, jak zobaczyłam, jak ładnie chodzi po okręgu Stipe i jak po prostu umyka przed tymi ciosami, to nie wszystko dochodzi z tego wszystkiego, co Ngannou próbuje wystrzelić, to już się uspokoiłam. A no wiadomo, pierwsze nerwy i to już Tak. później jakoś poszło. No Ale tak. było parę gorących momentów, O, ale zdecydowanie. Natomiast statystyki ciosów po gali, jak tylko sobie przeczytałam, to byłam pod ciężkim wrażeniem, bo już później pełna dominacja, tak no jest. kosmos. Przez 3 ostatnie rundy Ngannou oddał 2 celne ciosy. Na w sumie chyba kilka prób, które podjął, więc po Tak, prostu tak, horror. tak. Okej, Adam, ja Tobie bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. Wiem, że spieszysz się na trening, więc No, nie chcę Ci... skończyliśmy idealnie. Idealnie. Skończyliśmy idealnie, tak. No, to się nazywa wyczucie. Serdecznie Ci dziękuję za tą rozmowę i myślę, że jeszcze gdzieś tam w okolicach Twojej walki usłyszymy się raz jeszcze, żeby porozmawiać na temat tego, jak przygotowania poszły. A póki co serdecznie Jednoznacznie. pozdrawiam. Życzę powodzenia na Zapraszam treningu. serdecznie. Dzięki. Dzięki piękne. Pozdrawiam, hej. Cześć, cześć.